Spotkanie z ciekawym człowiekiem. Na zegarach 8.18 z nami Omena Mensa. I wcale nie tylko pogodynka, bo bizneswoman, bo dziennikarka, bo kobieta sukcesu, bo kobieta, która napisała dobrą książkę, Gorzka Czekolada. I ja ci się muszę przyznać, Omena, że ja bardzo sceptycznie podchodzę do książek pisanych przez celebrytów, bo dziś każdy może napisać, a to się, kurczę, czyta. To się fajnie czyta, szybko się czyta, bo to jest prawdziwe i to też miało być nie tylko dlatego, że chciałam po prostu o sobie napisać, ale miało to służyć temu, żeby ludzie się dowiedzieli, że nie zawsze takie kolorowe, czekoladowe dziewczyny muszą mieć życie usłane różami. Żeby to było przestrogą, że fajnie mieć dystans do siebie i szanować każdego człowieka, niezależnie od tego, co robi, jak wygląda. I co myśli? Tylko ja chciałem od razu powiedzieć słuchaczom, żeby nie przestraszyli się pierwszym zdaniem. O latę popijanej w kawiarni TVN-u brakowało jeszcze mleka sojowego i po prostu jeszcze innych rzeczy, że warto przejść dalej, jeśli chodzi o tę książkę. Ale przestraszyło ciebie to? Chyba nie. No nie, no to taki rys wielkomiejskiej klasy warszawkowej, że oto popijam sobie latę w kawiarni TVN-u. Ale tak jest, słuchaj, no przecież nie będę udawać, że siedzę gdzieś pod Warszawą i tego latę nie popijam i nie aranżuję takich czasami sytuacji. Wczoraj miałam, czy przez wczoraj taką zabawną sytuację, też wjeżdżałam właśnie na parking samochodowy, nie było miejsca, jeżdżę białym samochodem, byłam ubrana na czarno. Pan, który powiedział, że nie ma miejsca, mówi, no przykro mi, wie pan co, mówię, no jestem tak na czarno ubrana, to gdzieś się wcisnę, bo czarny przecież by szczupla, a ona to, no ale biały poszerza. Okay. No więc sobie pożartowaliśmy. Ale ty masz dystans do tego, choć kiedyś tego dystansu nie miałaś. Książka nie dotyczy tylko twojej podróży do Kenii, lecz także twojego dzieciństwa. No i ty byłaś krewką dziewczyną, utyski dopiekali ci koledzy, dwóm z nich zdefasonowałaś twarze. Nie dramatyzuj, proszę cię, bo zaraz mnie tutaj, wiesz, będą skarżyć, sądzić i procesy jeszcze będę musiała zamiast wydawać na rzeczy słuszne, fajne, jak na przykład dzieciaki w Afryce, komuś plastykę twarzy organizować. No po tylu latach to już się zrosło. Przypomnisz tę historię? Tak, to była historia w podstawówce, a że chodziłam do podstawówki w Jeleniej Górze i w Poznaniu, w Swarzędzu dokładnie, więc właśnie w tej szkole było takich dwóch wręcz albinosów, którzy stwierdzili, że jak to jest, że w ich szkole jest taka czekoladowa dziewczyna. No i bardzo próbowali mi utrudnić życie różnymi dogryzkami a propos mojego koloru skóry. Natomiast no co się wydarzyło? Po rozmowie z moim tatą, który bardzo zawsze był dumny z pochodzenia, zresztą też takie imię mi dał, powiedział mi, musisz sama to załatwić. Więc stwierdziłam, że no faktycznie, jeśli sama, no to jedynym sposobem będzie załatwienie tego po swojemu. Pamiętam, że to się zdarzyło chyba w łazience. Męskiej czy damskiej? No już proszę cię, nie pytaj mnie o to. Ale w każdym razie do chłopaki dostały po prostu po nosie. Ja dostałam uwagę, rodzice zostali wezwani do szkoły. A mama zareagowała bardzo fajnie, dlatego że powiedziała, no jeśli pani nauczycielka nie zareagowała, no więc dziecko musiało sobie jakoś poradzić. W całej tej historii jest o tyle szczęśliwie, że byłam dziewczynką, bo pewnie gdybym byłam chłopcem, to każdy by myślał, że po prostu jestem urwisem, że byłam dziewczynką i jeszcze zawstydziłam dwóch facetów, których zlałam. No to tak, jakoś się udało. Dzisiaj nie TVN byłby, tylko Poprawczak pewnie. Na przykład. Wspomniałeś przed chwilą o swoim imieniu, a tak naprawdę twoje imię to jest szprotka z jeziora Wiktorii. Nie, szprotka to mały gatunek ryby. To jest, widzisz, no i to jest, tu się teraz pojawia znajomość Bo zaraz zacytuję. Mała rybka z jeziora Wiktorii. Tak, to jest w Kenii, tak się mówi, to oznacza Omena. Natomiast Omena w Ashanti, z rodu, z którego się wywodzę, oznacza siłę i złoto. To jest ta, która siedzi po prawej stronie od króla, trzyma jego dłoń, która jest cała w złotych bransoletkach. Dosłownie to oznacza. Jest bardzo rzadkim imieniem. Jest, w Ganie się śmieję, bo teraz mam właśnie duży kontakt z misjonarzami, którzy wspierają projekty, które tam realizuję. I oni tam mieszkają 12 do 15 nawet lat, mówią, że nigdy nie słyszeli imienia Omena. Jest one bardzo rzadkie. Ale faktycznie w Kenii, jak byłam, to właśnie schodząc na śniadanie, zawsze jak tam się gdzieś przedstawiałam, każdy się dziwnie śmiał. Więc pomyślałam sobie, że to pewnie coś zboczonego, coś zbereźnego musi znaczyć. A się okazało, że to oznacza po prostu małą rybkę wielkości naszej szprotki. No i tyle. Nic groźnego. Dobrze, do rozmowy z Omeną za chwilę powrócimy. Teraz chwila muzyki.
Spotkanie z ciekawym człowiekiem. Z nami Omena Mensa, dziś dziennikarka. W związku takim... Pisacielka książek. Tak, przyczynkiem do twojej wizyty u nas jest książka Gorzka Czekolada. Polecam. Tutaj między innymi piętnujesz także w swojej książce polactwo. Tych facetów z brzuszkami i w samych gaciach na plaży. Czarne garnitury z targów poznańskich i stereotypowe myślenie o obcokrajowcach. Ale większość tych wad dotyczy facetów. No, ale też to jest ta klasa średnia. To jest ta klasa aspirująca, prawda? Bo z tą miałaś do czynienia. Myślą, że są klasą bardzo, bardzo top. Mieszkają w Leningradzie, nie wiem, jedzą ośmiorniczki, a jednocześnie mentalnie tak trochę gorzej. I wszystko w leasingu. Wszystko w leasingu i wszystko na kredyt i pierwszy wyjazd, mam wrażenie, czasami z kraju i zetknięcie tej takiej małomiejskiej mentalności z wielkim światem. Z wielkim światem, dlatego, że ten świat jest prosty, zwyczajny i bardzo serdeczny dla przybyszów z Polski czy też z Europy. Natomiast niekoniecznie nasze zachowanie zawsze jest okej, w porządku, co też nie bałam się opisać w tej książce. Tak faktycznie było. I było mnie jako pół Polce, pół Afrykance wtedy szalenie przykro. Czytałeś pewnie historię tajemniczej walizki. Tak, tak, tak. No to było, wiecie co, to była mega przykra historia, kiedy właśnie jeden z rodaków oskarżał pewnego chłopaka o to, że została mu skradziona walizka. W Kenii, dodajmy. Opisywał go głośno, że ten czarny mu ukradł i tak dalej, i tak dalej. A wierzcie mi, nie wiem, czy mieliście okazję być w Kenii, czy w ogóle... Akurat nie jeszcze, ale jak tu jeszcze chwilę popracuję, to tak. To ci się uda, to uważaj tylko, z kim polecisz tam. W każdym razie, żebyście mieli świadomość, taka obsługa, jaka jest w państwach afrykańskich, taki szacunek do pracy i do tego człowieka, który przyjeżdża do hotelu, do ośrodka. Ja czegoś takiego nigdzie na świecie nie widziałam, a byłam naprawdę w różnych miejscach i bardzo luksusowych i znacznie bardziej takich ubogich, czy też zwyczajnych. W każdym razie facet opisuje i oskarża biednego boja hotelowego o to, że mu ukradł walizkę, opisuje, że ten czarny i tak dalej, i tak dalej. No i na tym basenie, stojąc w owym odzieniu, które też zacnie opisałam w tej książce, podburza całe towarzystwo, mówiąc, że to złodziejstwo i tak dalej. I co się okazuje? Po 7 dniach jego walizka się odnajduje. Już nie będę mówić nawet gdzie, bo... No w jakimś drugim pokoju. Tak, u kogoś z ekipy była w pokoju. U kogoś z ekipy jeszcze naszej, więc tym bardziej ja byłam w dzikim szoku. A jeszcze w międzyczasie tam była taka historia, że zostaje oskarżony właśnie, notabene ten biedny chłopak, o to, że ukradł 100 dolarów. Co było raczej niemożliwe, dlatego że jest taka zasada w hotelach luksusowych właśnie w Afryce, że jeśli ktokolwiek wychodzi z pokoju i zostawia otwarty sejf na przykład, to automatycznie do restauracji przychodzi ktoś z obsługi, z ochrony z takim napisem, że w pokoju takim i takim został otwarty sejf, proszę przyjść, sprawdzić, czy wszystko jest. Wtedy się zbiera wręcz komisja, jest cała ochrona, jest ten chłopak, który się opiekuje tą grupą pokoi i wtedy zostaje sprawdzone to, czy cokolwiek zginęło, więc nie wierzę w to, że ci ludzie, którzy naprawdę szanują każdego dolara, którego zarobią, i to jest wielkim wyróżnieniem pracowanie w takich ośrodkach, i oni zresztą tak się zachowują, bo są szczęśliwi, że pracują z obcokrajowcami, że mogą w tak fajnym miejscu po prostu pracować, bo tam się skromnie żyje. Że nie wierzę w to, że zaryzykowaliby taką kwotą, szczerze. Ale to jest zastanawiające, że zapomniał wół, jak cielęciem był, jak to Polacy często byli oskarżeni przez zachodnich Europejczyków w sposób też rasistowski o bycie złodziejami, tak? Że Polak to złodziej zawsze. Tak, ale widzisz, to też tak było. Ja pamiętam te czasy, że przecież ktokolwiek nie wyjeżdżał z Polski do Niemiec, to zazwyczaj patrzono na niego dziwnie. Tak. Sama jeździłam, pamiętam, z moim bratem do mojego ojca, który pracował w Niemczech, i też wielokrotnie byliśmy gdzieś tam, przez to, że właśnie mieliśmy w paszporcie polskie obywatelstwo, gdzieś szufladkowani jako ci, którzy mogą coś ukraść. No piszesz o szykanach w pociągu. To nie było lekkie. Tak, ale rozmawiamy cały czas o książce. Ja jeszcze, bo mamy dosłownie parę minut tylko, chyba dwie, albo najwyżej jedną. Odczarujmy trochę tę Afrykę, bo też troszeczkę po to się spotkaliśmy, że Afryka to nie są tylko klęski głodu i powodzie i jakieś wielkie kataklizmy, że ty w swojej fundacji próbujesz
przedstawić tą inną twarz Afryki. Słuchajcie, po pierwsze, prawdziwszą. Jakbym spytała przeciętnego Polaka, z czym tobie się kojarzy Afryka, usłyszałabym pewnie brud, smród, bieda i organizacje pomocowe, wielkie, które pomagają. Ale jest tak, dlatego że jakby celowo przez lata w mediach jest kreowany taki właśnie obraz. My nigdy nie dostajemy dwóch stron medalu. Czyli zawsze jest pokazywane biedne dziecko ze spuchniętym brzuchem, z muchą na czole. Żeby wzbudzić litość, żeby pomóc. Ale tak naprawdę, dlaczego nikt nie mówi o tym, że ta pomoc czasami nie jest mądrą pomocą, bo ona uzależnia tych ludzi. Mhm. Że jest dawaniem ryby, a nie wędki. Tak, jest dawaniem ryby, a nie wędki. Dlaczego jak ja przyjechałam właśnie rok temu, przywiozłam materiał z Afryki, pokazałam, że są tam zamożni ludzie, że tam rozwija się bardzo fajnie też biznes, że jest to niesamowity rynek. Chociażby zobaczcie, pan Jan Kulczyk, dlaczego jest w Afryce obecny? Widocznie jest to rynek, który jest przyszłościowy. Ma nos do interesów. Czego ci życzyć tak w ogóle? Takie dziennikarskie drewno na koniec. Wiesz co, życz mi tego zdrowia, bo siłę i wiarę w to, co robię, mam. Więc widzimy, widzimy. I jeszcze raz pieniędzy. Omana Mensa. Wielkie dzięki. Dziękuję.